O właśnie, widzicie, Chieftain jest teraz dla nas chyba bokiem. Siemaneczko czołgiści i czołgistki! Ja jestem Multi! Tym razem przetestujemy trzy najlepsze czołgi średnie 10 poziomu z drzewka, patrząc po procencie wygranych i średnich uszkodzeniach na bitwę. I będzie to, moi drodzy, japoński STB-1, szwedzki UDS-1516 i oczywiście polski CS-63. Sprawdźmy, jak te pojazdy prezentują się w bitwie. Na dobry początek! Zatańczmy z wrogiem na STB-1, który zamyka podium, ale i tak uważam, że jest jednym z najlepszych naprawdę z tego zestawienia, ponieważ jeśli patrzymy na jakość jego DPM, opuszczanie działa, to naprawdę jest to pojazd przepotężny. No i co? W tym momencie, jeśli patrzymy na ostatnie 30 dni na stronie Tomato GG, to pojazd ten wygrywa lekko ponad 50% swoich bitew i ma średni damage na bitwę 1923. Dużo? No oczywiście dużo, aczkolwiek niby to nie jest jeszcze spłacenie swojego HP, czyli 2000, które są na dzień dobry. Warto również tutaj nadmienić, że pojazd ten będzie wierzchołkiem drzewa od 5 maja, więc tą linię jeszcze będzie bardziej opłacało się robić. Ja oczywiście ją polecam, aczkolwiek prawda jest taka, że granie takie przyjemne zaczyna się dopiero od tieru 9, bo 8 no to słabiutko, 7 też taka naprawdę nie za ciekawa, czyli ten magazynek to ma takie od biedy, żeby coś tam zrobić, ale niewiele to trafia, niewiele to przebija, no ale STB to już jest naprawdę bestia. 9, Type 61 też już naprawdę jest sensowny. Zajmujemy sobie krzaczek, aby strzelić w kogoś na przejeździe, aczkolwiek nikt tego nie podświetla, to jest dziwne. No i co, zanim jeszcze przejdę do omówienia bitewki, chcę ogłosić, moi drodzy, kto wygrał ostatniego giveawaya na 2500 zł. Mam nadzieję, że ten widz jest już bardzo szczęśliwy. No i co, żeby nie było tak sucho, że nic tu się nie dzieje na kanale, to ogłaszam kolejnego giveawaya na 2500 zł. Wystarczy tylko, że śledzicie ten kanał, subskrybujecie z dzwoneczkiem, do tego polubić ten materiał i napiszecie właśnie, który pojazd z tych trzech, które mamy dzisiaj omawiane, wam się najbardziej podoba. Czy właśnie Japoniec, czy polski czołg, czy może szwedzki Sedes. Ja jestem zdziwiony, bo myślałem, że u mnie na kanale mało kto lubi Sedesy, ale okazuje się, że dużo osób lubi szwedzkiego Sedesa. No cóż, mamy tutaj różne gusta, ale ja akurat wolę Japońca, jeśli mam porównywać takie pojazdy z dobrym opuszczaniem działa. Udało nam się zrobić zniszczenie w obiekta 277, ale fakty są takie, że bitwa ta nie układa się i tak najlepiej dla naszych, ponieważ no po prostu przegrywają tam walkę o te wzniesienia, przegrywają, dlatego będziemy tam jechać wesprzeć sojuszników. Muszę wam powiedzieć, że to jest dla mnie dziwne, że tyle TD-ków, snajpi, zobaczcie, z tego jednego krzaczka. Jeszcze tutaj jest TV-pek. Za duże siły na jedno miejsce. To jest po prostu niedoszacowanie wroga po jednej flance, a nadmierne użycie sił na nie wiadomo kogo. Na kurde, chyba krzaki. Na krzaki mamy ustawione 3 czołgi. No bez sensu. Naprawdę bieda tutaj z naszymi. Jeśli chodzi o granie STB-1, pewnie część z was może zastanawiać się, jakie mam tutaj wyposażenie, więc ja używam dwa zestawy. Jeden zestaw jest pod prędkość, aby zajmować pozycję na właśnie opuszczanie działa. Na takich mapach jak urwisko, jak tundra, ma to sens i ten zestaw to będzie turbosprężarka, do tego stabilizator i dosyłacz. Drugi zestaw jest taki typowo pod DPM, czyli wentylacja, dosyłacz i stabilizator. Oba zestawy są bardzo spoko. Nie dałem rady użyć intuicji, bo zrąbałem troszeczkę tutaj czasowo, ale ja osobiście najczęściej będę grał chyba z turbo i tak, bo ja lubię szybko zajmować pozycję. Dla mnie, jeżeli gramy każdym z tych medów, czyli właśnie CS, STB, UDS, najlepiej mieć właśnie dwa zestawy, z czego jeden jest pod prędkość, jeden pod DPM. Jeśli macie takie konfiguracje, to uważam, że jesteście w domu. Na medzie dawanie wzmocnienia oczywiście nie jest zawsze głupie, ale to bardziej bym powiedział, że ma sens na takim 121, na obiekcie 430U. Tam, jeśli macie wzmocnienie, no to spoko, ale tutaj jednak dużo rozsądnie moim zdaniem jest postawić właśnie na skuteczność, na częstotliwość tych strzałów, żeby to były strzały jak najczęściej oddawane, żeby zrobić po prostu zwycięstwo, żeby ten wasz damage zadecydował o wyniku bitwy. I w tym momencie wynik bitwy jest rozstrzygany, ale niestety na moją niekorzyść, ponieważ rykoszetuje się od leoparda. No cóż, nie wiedziałem o tym, ale leopardy są jednak twarde. No, czego to człowiek się nie dowie? Naprawdę, no leopard nie powinien był tego odbić, ale dał radę
gościu tutaj naprawdę zaszalał. Ten T4-9 jest bardzo istotny w tej układance. Jeżeli byśmy się go pozbyli, to byłoby super. Zobaczcie, że wszyscy, co tam stali, kurde, już tam albo odjechali, albo już kończą swoją grę. E4 za chwilkę pewnie polegnie. Szarf, który widzimy, jest tak ustawiony, że fajnie byłoby go zdjąć, ale na razie w to wątpię. Na razie się muszę tutaj skupiać na T10 i na artylerii, aby unikać jej strzałów, bo zostałem w końcu przecież wykryty, prawda? Ta bitwa jest spokojnie do ugrania, to jeszcze nie jest koniec, ale trzeba robić pechy, trzeba robić damage. Leopard dostał pięknie. To nie jest mój spot, co dziwne, myślałem, że go świecę. O Jezu, ziemia, powietrze, mogłem mocniej wychylić, ale widzicie, świecę leoparda. Damage dostał. I teraz muszę widzieć tego leoparda, jakby jechał tutaj wodą. Ale pamiętajcie, te 4-9 może do nas strzelić z prawej strony, więc też trzeba być bardzo ostrożnym w tym wszystkim, żeby się, co zrobić, nie ulać. STB to jest mistrzowski czołg do ulewania się. Jeśli ktoś z was ma talent, żeby się tak zabijać głupio, to STB łatwo to zrobić. To jest taki czołg, że 3 strzały i gościa nie ma w takim czołgu. Więc ja też, żeby nie zginąć głupio na odcinku, żeby nie było wstydu, też się staram grać, no, z mózgiem, na tyle, ile to wiadomo możliwe u mnie. Nie jest to nigdy możliwe bardzo, ale staram się. Nie było widać w tej bitwie jeszcze jak pancera, co jest bardzo istotne w tej układance. Jest on ważny, no jeżeli byśmy się go mogli ustrzec, no to 1000 życia zaoszczędzone. A jak nie, no to 1000 życia w plecy. Przynajmniej 1000 życia, może być i więcej. Nikt nie mówi, że nie strzeli do mnie dwa razy. Ale wolałbym, mówię, tego scenariusza uniknąć. Raz leopard. Leopard również w krzaczku, kurde, no niestety. Trafił. Wychylam tak delikatnie, bo się boję tego jak pancera. Artyleria, widzicie państwo. Męczy nas, ale tylko jedna i schowałem się. Bardzo delikatnie wychylam wieżyczkę. Nie tak mocno, żeby, wiecie, mieć super bicie, ale bardziej tak, żeby nie zbierać głupio uszkodzeń. To jest istotne. Grając z STB-kiem, jak sam oglądam STB-ki, to staram się zawsze jak najmniej pokazywać tak jak gracze, tylko delikatnie tą wieżyczkę, nie tak całkowicie, bo wtedy ona już robi się fajnie widoczna dla wroga i łatwa do przebicia, więc no mówię, szanujemy się, szczególnie, że pancerz STB-ka troszeczkę pozostawia do życzenia i jest na pewno lepszy w UDS-ie 15-16. Tutaj o tą wieżę idzie przebić, Leopard przebił mnie, widzicie, pociskiem APCR bez golda. Na gocie to penetracji to już na pewno miałby wystarczająco. Na zwykłym też ma dużo, bo 278, ale no miałem nadzieję, że nie wystarczy. Jest, niestety starczyło mu. Jak pancer coraz śmialej wjeżdża tam nam na kapa, czyli już wiemy, gdzie jest. Problem jest taki, że co ja mogę zrobić w tej sytuacji? W tym momencie ja muszę bronić kapa, tak? Tutaj przede wszystkim najważniejsze jest nie dopuścić do przejęcia bazy. Moi sojusznicy mogą nawet ich skapować. My po prostu skupmy się na tym, żeby bazę wybronić przed tym jak pancerem. Gdyby udało się zdjąć leoparda, który ma 500 życia, ja bym nawet pojechał po tę dziesiątkę i ich zamknął. Ale teraz jak pojadę tędy, prawda? No to jest ryzyko, że zginę, bo nie wiem, czy wykryję leoparda. Leopard może być niezespotowany. Leopard jedzie, zobaczcie, ma 1000 życia, nic mu się nie dzieje, jedźmy z nim. Niech nie będzie tak, że on zrobi nam damage, a my, kurde, będziemy się patrzeć. Jedźmy z nim, żeby też mieć tutaj coś dla siebie. Bo wydaje mi się, że tutaj możemy troszeczkę właśnie ponarzekać na brak uszkodzeń na koniec bitwy. Jest ta dziesiątka, jest jak pancer. Nie trafił we mnie pięknie, udało się go tutaj sprowokować do kiepskiego strzału. I teraz walimy go na prawo od jarzma. Te dziesiątkę do nas strzeliła, ale tym się na razie nie przyjmujemy. Przybijemy jak pancera chyba w jarzmo w ogóle. To jest dziwne dla mnie, jak to weszło. Weszło jeszcze raz. No i teraz już troszeczkę bardziej będę szanował jak pancera, żeby nie zebrać od niego kolejnego pocisku. Nie zaryzykować tak może mocno. Chodź. Pokazuję swoją dolną płytę. Dostał. Jest na dwa strzały. Nie widział mnie. Widział mnie. Widzi. Dobra. Obrócił się. Aj, teraz nie weszło. Jest na strzał. Bok, widzimy. Nie weszło, kurde, celność. Potrzebna jest celność. O, weszło ładnie. I ta dziesiątka już zginie od Leoparda 1 prawdopodobnie. I to będzie koniec bitwy. Dobrze, że ruszyłem tutaj, bo przynajmniej sobie jeszcze nastrzeliśmy w tego jak pancera. Graliśmy spokojnie, mądrze, szanowaliśmy życie, bo nie wiedzieliśmy, jaki będzie wynik, czy będzie zwycięstwo, czy nasi po prostu będą chcieli tutaj nam się ulać, czy po prostu trzeba będzie zrobić właśnie wyciąg
Na szczęście nie trzeba było tak aż bardzo się starać, bo reszta drużyny pod koniec już się bardziej skupiła. Na początku było słabo, widzieliście, że przegrywaliśmy, ale potem już na spokojnie dograliśmy do zwycięstwa. Udało nam się zrobić 1000 po asyście, 4200 uszkodzeń własnych, to daje nam razem 5000 uszkodzeń łączonych. Spoko bitwa, choć też wiadomo nie jakaś tam rewelacyjna. I teraz przechodzimy do UDES-a 1516, który jest jeszcze widzę niepomalowany, więc może nałóżmy mu jakieś maskowanie. Szwedzka szkoła może być. Kupi, wyjdź, dobra, w porządku. Dobra. I tutaj będę miał zestaw, ponieważ mam tylko jeden. Turbosprężarka, dosyłacz i stabilizator. Normalnie miałbym jeszcze drugi zestaw z wentylacją na swoim koncie, ale tutaj mamy biedy edition na koncie CC i jest tylko 2000 free expa. Niestety nie doładowali mi jeszcze, poprosiłem. Mam nadzieję, że będzie to już możliwe, aby tutaj właśnie mieć wszystkie bonusy. No dobra, co my tutaj mamy za losowanie? Rzuciło nas na full dziesiątki. To dobrze, bo będzie przynajmniej wymagające starcie. Mapa troszeczkę nie za bardzo pode mnie, bo tutaj opuszczenie działa nie przydaje się wszędzie, szczególnie nie przydaje się w mieście, prawda? No ale i tak postaram się wam troszeczkę tutaj pokazać walki. Pojedziemy sobie chyba dość ofensywnie na początek, aby przymierzyć na jakiś strzał może dzięki lightowi, który coś wykryje, a potem, no to pewnie miasto, no nie ma wyboru, prawda? No jest miasto, trzeba walczyć w mieście. I właśnie, a propos walki. Pojazd ten ma bardzo dobry procent zwycięstw. Gracze z ostatnich 30 dni mają ten procent wygranych 50,5% i słuchajcie, spłacają się, ponieważ robią średnio 1959 na bitwę uszkodzeń, a pojazd ten ma 1950 HP, czyli 9 więcej niż czołg ma życia. To naprawdę jest znak, że gracze nieźle sobie tym czołgiem radzą. No i pytanie, czy my też sobie nim dobrze poradzimy. Na początek mamy fajny strzał do oddania FM60. Po cholery, ja powiedziałem, że mam fajny strzał do oddania. Jak trafiłem M60 w gąskę. Leopard jest tyłem. Nie wyhaczyłem go. Ale oni... Dlaczego? Dlaczego? Czemu tak jest? Dlaczego? 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 Corner kaszet. Tu jest... Delikatnie zielony punkt. Proszę, 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 proszę. Jest, weszło, dobra. Mamy cokolwiek, słuchajcie. Ale ten początek, kurna, gówniany jest, totalne gówienko. Garnek widzę. Nie przebita osłona. Ale też, zobaczcie, nie przebił mnie. Ten czołg naprawdę jest fajny, jeśli chodzi o szybkość. Tutaj robienia uszkodzeń, jeśli już się dojedzie do wroga. Bo z bliska, no widzicie, że wchodzi. Niestety na odległość, no to jest gorzej. Odległość nie pomaga, ponieważ tutaj celność jest dość słaba, ale jak jestem właśnie tak dość blisko wroga, to wydaje mi się, że będę w stanie robić sporo uszkodzeń. Teraz znowu weszło, zobaczcie, 452. Damage fajnie wpada, bo ten czołg tłucze po 440. To nie jest jak w STB-ku 360, tylko tu naprawdę ten damage jest fajny. Tylko ta penetracja 310, co nie na goldzie. To jest taka pewna blokada tego czołgu. Ona czasami blokuje nas przed przybijaniem takiej esety, wiecie, byle gdzie, mausa, byle gdzie. Czasami trzeba się nacelować, ale no to dobrze, że czołgi nie są takie głupie, że trzeba po prostu tylko namierzyć, ale czasami trzeba też użyć mózgu i dobrze przycelować. Muszę wam powiedzieć, że ten fałzy tutaj gdzieś był. Nie mam pojęcia, gdzie on dokładnie się ustawił w tym momencie. Czy jest tutaj, gdzie idzie eseta? Jest tu ten fałzy, czy go nie ma? Weź sprawdź. Nie ma go. Jest grill. Ale jest grill, jest grill, jest grill. Czekaj, 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 czekaj. Witam, witam gracza. No, dzień dobry, 443. Uuu, E4, mouse. Co tu się... Jak ja jestem szczęśliwy. Jak ja jestem happy w tym momencie. Jestem przeszczęśliwy, widząc takie stado, takie czołgi. To jest po prostu spełnienie marzeń dla mnie. Dona płyta mouse'a. Bok wieży też wejdzie, dobra, może być. Lewandowski ucieka. Lewandowski, widzę, już zobaczył nas, mówi: spaduwa, spadamy, spadamy! Do tyłu, do tyłu! Cofaj tą maszyną! Małsik na hita. No nie, no Małsik już jest bez szans. Nie wiem, czy go przebije. Weszła. Choć było na czerwono, to był jakiś bug, to było niemożliwe, żeby to było na czerwono. Czasami zauważymy, są takie błędy. I musicie, moi drodzy, pamiętać o tym, że to jest system oczywiście, to jest... tylko mechanizm, który ma nas wspierać, ale wy musicie sami wiedzieć, gdzie przebijecie, a nie gdzie nie przebijecie. Takie rzeczy to trzeba samemu wiedzieć, a nie, że system wam powie wszystko najlepiej.
Bo jak widzicie sami, niekoniecznie, niekoniecznie. Było na czerwono, a weszło. Leopard Snipey. Powiem państwu, że jestem zniesmaczony tym leopardem. Kurde, niby powinno się jechać do przodu, atakować. Ale... no leopard jak mi kurde przywali zaraz znowu, no to też będzie lipa. Może ten X4 pojedzie przodem. No. Ej, co jest? Nie mam dowódcy, no on mnie widzi. Nie mam dowódcy. Ten leopard snajpi non-stop. Gdzie jest ta menda? Czekaj, weź go. Znajdziemy. No denerwuje mnie niesamowicie ten chłop. Tylko, że ja mam taki słaby wiórecz teraz, bo nie mam tej lampki właśnie, kurna. To jest to, że bez lampki... weź coś wykryj bez lampki, to jest dramat. Jest VZ. Leopard? Kurna, no nie mogę w niego nawet strzelić, bo jest schowany. Zabicie tego dowódcy to był taki problem dla mnie gigantyczny. No niesamowite to jest, ale... sami widzą państwo, że bez żarówki... no, zabił mnie, ale... przynajmniej mu oddałem, bo mnie tak zdenerwował. Mówię, kurka wodna, no ile jeszcze? Co jeszcze będę musiał się namęczyć? No, ale mówię... tu było jeszcze więcej do zrobienia. Najgorsze, że ta lampka, kurde, nam zniknęła. Nie mogliśmy nic stwierdzić, nic ocenić. Bo spokojnie było do zrobienia dużo. Na pewno bym tego leoparda widział, mając po prostu sprawnego dowódcę. No niestety. Czasami tak się dzieje, że właśnie mamy pewne przeciwności losu. Ale i tak uważam, że 4200 to nie jest aż tak źle. Szczególnie, że była walka w mieście. No i... też zmarnowałem parę strzałów na początek, nie oszukujmy się tutaj. Jakbym nie marnował tych okazji wszystkich, to byłoby jeszcze weselej, ale początek nam wyszedł dość słabo. No i polski CS63. Na nim też bym chciał mieć dwa zestawy. Tutaj bym miał drugi z turbosprężarką, główny z wentylacją, ponieważ prędkość tutaj zazwyczaj mi wystarcza, gorzej jest z DPM-em, wolę mieć go po prostu troszeczkę więcej. No i co? Zobaczymy, jak to będzie w tej bitwie na mapie Erhalów. Losowanie dobre, pytanie tylko, czy gracz będzie odpowiedni. Jeśli chodzi o CS-a, w tym momencie pojazd ten zdecydowanie jest najlepszym medem, jeśli patrzymy na czy to właśnie procent wygranych 50 ponad 1%, czy damage średni na bitwę 2005, czyli gracze też tym czołgiem się spłacają swój żywot, swoje HP, to również jest zawsze dobry news, dobra wiadomość. Także CS-ik oczywiście niezastąpiony, jeśli chodzi o klanówki, o zajmowanie pozycji. I właśnie to jest to. Ja już pozycję mam zajętą i teraz czekam na innego gracza, który będzie tutaj musiał dojechać troszeczkę później. STB może mi wyjechać z lewej strony, grając na wieżyczkę, to będzie słabe, ale jeśli wychyli się w tym miejscu, to powinienem go ładnie przywitać. Jeśli jakiś ciężki będzie przyjeżdżał bardziej z lewej strony, to chyba też się wyrobi z tym obrotem wieży, tylko jest trochę cisza. Ej, no co jest? Minęła minuta. Nic nie widać. O co chodzi? Halo? Halo? Jest tam to... jadę. O, E5 teraz się obudziła. O kurna. Leopard. Ej, no co jest grane? Teraz się obudziliście, ale wy jesteście mędy. Nie lubię was. Jesteście wszyscy niemili dla mnie. Ja jestem dla was miły. Czekałem na was, a wy się spóźniliście. Spóźnieni są. No, o te 4 rykosze to nie jest miła rzecz. Powiem państwu. Dobra, dostał. Czy ten leopard na mnie zjeżdża? Na razie nie. Dobra, te 4-4 zdjęte. Musiałem go zdjąć, aby mnie nie podświetlał. Ale powiem wam, że trochę się tak wpakowałem. Nie najlepiej tutaj, wydaje mi się. Wydaje mi się, że zamysł przyjechania tutaj mógłby mieć sens, gdyby ich wszystkich tutaj nie było. Teraz to chyba troszeczkę się zabiłem. No nie wiem, czy ja tu mam dobre wsparcie. No, moje wsparcie właśnie traci swój żywot. Czy ja się dam radę wycofać? To jest pytanie główne. Czy ja dam radę w razie czego uciec? Patrząc na tego Lewandowskiego, co on tutaj wykminia, widać, że on myśli jak zjechać. Dobra, czekajcie, ja ucieknę. Teraz muszę spróbować. No, to będzie kosztowne, ale... ale fuks. Jezu, ale fart. Siemano. Paziec was. Niezłe pazie, co? Ale porobieni. No, gdybym nie uciekł, zobaczcie, Lewandowski już tutaj przyjechał.
Kurde, no słabo to wygląda, naprawdę słabo. Moi sojusznicy tutaj ewidentnie oddają im teren. Weszło w garnek ładnie. Ledwo opuściłem działo. Szkoda, że CS nie ma 10 stopni opuszczania działa, byłoby jeszcze milej. Lepszy DPM, lepsze opuszczanie działa. No, jeszcze jakby nie było trybu turbo, tylko zawsze, żeby jeździł 70, to już w ogóle byłoby spełnienie marzeń. Wcale nie byłby przygięty. Nie, nie byłby. No dobra. Co my jeszcze możemy zrobić w tej bitwie tak naprawdę? Możemy tutaj z tym 2-5-7 wychylać. On będzie zbierał, my będziemy robić. To będzie dobry układ. Myślałem też nad pojechaniem na drugą stronę, ale tam jest dużo TD-ków, potencjalnie takie TD-ki jak ISU, więc no słabo byłoby takiego gracza spotkać, wydaje mi się. Rywale widzimy, że są mocno atakowani przez tego obiektu 705, a on tutaj ładnie walczy. Skorpion chyba wychyli. Wygląda jakby wychylić chciał. Dostał E75. No nie jest to koniecznie Skorpion, ale też nie tak źle. I może Skorpiona trafię. Weszło pięknie. Ej, ładnie to wyszło. Dwa strzały z tego miejsca. Nie spodziewałem się, że zrobię te strzały. Widzicie, co robi Conway? Widzicie, jak ginie Conway, powinienem powiedzieć. Ja bym tutaj chciał jakoś go przywitać. Właśnie, udało się. Spoko. 5 do 6. Co możemy zrobić? Możemy zobaczyć się podjechać tutaj znowu. Może E75 trafić, bo jest chyba bokiem. Trochę mi się nie podoba to, że mamy 1000 życia straty, ale porażka to na pewno jeszcze nie jest. Lewandowski jest chyba bokiem. Dostał ładnie. Myślałem, czy w wieżyczkę, ale bałem się, że jakoś ją ruszy i odbije, ale tak to weszło. E75 mierzy w naszą stronę raczej, więc tutaj ja bym uważał. Boję się, co się wydarzy teraz na drugiej stronie, bo jeśli ona przegra, to jest koniec na pewno. Jeśli jednak tutaj zostanę, to jest szansa, że się wybronimy, więc czy wracać, czy pojechać dalej? No, wydaje mi się, że powinienem mimo wszystko zostać i ewentualnie znowu ruszyć się tak, żeby tą buraskę skończyć jakoś. Czy ja to w ogóle jestem w stanie osiągnąć? Weź nie zbieraj damage o tym T5-5 tylko. Weź nie gin, chłopie, nie gin. O, widzicie? O. I teraz jakby... O. Coś takiego. Tylko ten burask mądry. Mądry jest, bo... Zjechał, tylko ja nie wiem, czy on to zrobił celowo, czy bardziej tak nieświadomie. Mi się wydaje, że nieświadomie. Dostał ładnie, piękna seria ode mnie i te 30. Połączyliśmy siły, stworzyliśmy duo niezastąpione. Teraz możemy znowu zrotować tutaj. Zobaczcie, to jest jeżdżenie. Wiecie, ile paliwa trzeba zużyć? Człowiek zobaczy rachunek za paliwo, potem to się złapie za głowę. E75 strzelił. Strzelił, widziałem. Aj, za wysoko. Za wysoko. Muszę uważać, żeby nie dostać od Lewandowskiego, bo to będzie nieakceptowalna strata. Weszło! Ale to weszło! To jest jakieś chore! Jak to mi wchodzi? Ten strzał był taki na fuksie. Znowu strzelił E75. T55A. Trzyma pocisk, trzyma. Ciekawe, czy ten gracz w E75 się będzie mnie bał, czy nie. Pewnie nie, co? Nie boi się mnie. No, widać, że taki gościu, co... czuje się nieśmiertelny, no ale jego śmiertelność... nieśmiertelność będzie sprawdzona, o tak. Nieśmiertelność będzie sprawdzona, jeszcze go poddamy próbie, poddamy go testom. Teraz tak, czy my moglibyśmy tą flankę spuszować? Bo ja myślałem, żeby pojechać na plecy, ale boję się troszeczkę tego RHM-a i KPZ-a. KPZ jest bardzo mocną dziewiątką, nie wolno jej lekceważyć. Tutaj, z drugiej strony... Czy zjechanie ma sens? Już tam raz pojechałem, to uciekłem stamtąd. Pytanie, czy warto dwa razy do tej samej wody wchodzić? RHM na mojej bazie. Leopard 400 HP. Zdjął mi SU. Czy mogę go teraz jakoś trafić? Powiem tak. Teraz troszeczkę widzę, że tu się sytuacja psuje. T30 jest na ogryzku. Nie wiem, czy KPZ pewnie wygra z moją T30. Leopard zdjął kolejnego mojego sojusznika. Ten Leopard was zabija, bo wy wychylacie na niego. Oj. No nie wiem. Co zrobić, powiem wam. Czy wyjechać na Leoparda? Jak wyjadę na Leoparda, tam jest Skorpion jeszcze. Rozumiecie, o co chodzi, że ten Leopard ma... No i Leopard zabił mi jeszcze T30. No kurde. Słabo trochę to wygląda.
że tak mi tutaj wszyscy poginęli, sojusznicy. I tutaj ten skorpion jeszcze jest. Jeszcze A75 jedzie, dobra. A75 jedzie do tyłu. Za dużo ich jest, muszę zdjąć leoparda, ale leopard niestety nie chce zginąć. Nie popełni błędu, nie wychylił. Skorpion z lewej strony, ojojoj. Ojojoj, dobra. No i koniec, to już jest pograne teraz. Po tej bitwie mógłbym stwierdzić, że może mi zabrakło troszeczkę odwagi. Bo widzę, że skorpion pojechał dookoła. Jakbym pojechał przed siebie, mógłbym zdjąć tego leoparda, a ten leopard zabił 6 fragów, wszystkich pozabijał. Tylko problem polega na tym, że skąd ja mogłem wiedzieć, co robi skorpion? Jakbym pojechał na leoparda, a tam byłby skorpion, to bym zrąbał, bo bym zginął od skorpiona. A jak nie pojechałem, to też zrąbałem, no bo skorpion wyjechał od pleców. I teraz, co bym nie zrobił, byłoby źle. To jest taka sytuacja, gdzie no, bez wiedzy po prostu, co się dzieje, no nie mogłeś stwierdzić, że to będzie dobry ruch. No i co? Zrobiliśmy sporo, 5000. Fajna skuteczność, ale niestety, no, wygrać się nie udało. Pozabijał nas ten leopard. Ładnie, gratulacje dla niego. Dobra robota. No mówię, no, mam do siebie żal, no ale jeżeli bazujesz bez wiedzy na ruchu, no to też to nie jest do końca mądre. Także, no widzicie sami, jak to wyszło w tej bitwie. Jest porażka, no jest porażka, ale były też wygrane, no i wynik w miarę spoko, także mam nadzieję, moi drodzy, że taka prezentacja 3 topowych medów statystycznie Wam się spodobała. Pamiętajcie, aby napisać, który według Was jest najlepszy z tych 3 i podać swój nick, a wyślę Wam 2500 zł. To tyle ode mnie, do zobaczenia, pa pa!